minioną niedzielę, 11 stycznia, od wczesnych godzin rannych blisko 250 wolontariuszy wyruszyło na ulice miasta oraz do pobliskich miejscowości, by już po raz 23 kwestować w ramach finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Myślę o nas, a dusza ma brudzi, czego nie można się od niej dowiedzieć. Dialog był pełny, trzeba już dwóch, a życia bacik nie daje nam. Podobno ptaki upadły jak ludzie, a jednak bliżej są nieba. Siedzę na tyłku z rękami w kieszeniach, a duszy nie tego trzeba. Choć w tym roku pogoda nie rozpieszczała, wolontariusze dzielnie zachęcali Jaślan do włączenia się w akcję. W tym roku Fundacja Jurka Owsiaka zbiera pieniądze dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej seniorów. Jesteśmy z gimnazjum numer 1. Stoimy tu już od godziny 8 pod kościołem. Ja jestem tutaj pierwszy raz, zgłosiłam się sama, ponieważ chciałam pomóc. Koleżanka już jest drugi rok. Jestem w jasielskim wolontariacie. Pomagam w różnych organizacjach. A głowa ma bredzi, na myśl o wieczorze nie mogę usiedzieć. Będzie pięknie i miło ogromnie, niezbyt cnotliwie, niezbyt skromnie. Podobno ptaki upadły jak ludzie, a jednak bliżej są nieba. Siedzę na tyłku z rękami w kieszeniach, a duszy nie tego trzeba. Jesteśmy z gimnazjum numer 1 w Jaśle. Kwestujemy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy po raz drugi, ponieważ warto pomagać. Każdy wolontariusz wyznacza się tym, że posiada puszkę oraz identyfikator. Na identyfikatorze jest numer i oraz na puszce jest ten sam numer i dzięki temu po prostu można zbierać dla ludzi potrzebujących. Jesteśmy wolontariuszkami 23. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zbierałyśmy pod kościołami, sklepami oraz innymi miejscami publicznymi. Zbieramy już od 6 rano. Ludzie są bardzo życzliwi i wkładają pieniążki do puszek. Zaczęłyśmy zbierać, ponieważ uznałyśmy, że każda pomoc może nam się przydać. Każdy może być w takiej sytuacji, że będzie potrzebował pomocy w szpitalu. Podobnie jak w latach ubiegłych, organizatorzy wydarzenia, Jasielskie Stowarzyszenie Konsensus wraz z Młodzieżowym Domem Kultury w Jaśle przygotowali dla mieszkańców wiele atrakcji, które odbyły się na jasielskim rynku. W tym roku w Jaśle kwestowało przeszło 250 wolontariuszy, którzy zbierali kwestę nie tylko na terenie miasta Jasła, ale również w okolicznych miejscowościach. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla chętnych, którzy chcą być z nami w tym dniu. Nie zależy nam na tym, żeby bić rekordy z poprzednich lat. Spotykamy się i kwestujemy po to, aby wspomóc, tak jak w tym roku, wspomóc dzieci i wspomóc osoby w podeszłym wieku. Już o godzinie 15 na jasielskiej scenie rozpoczęły się koncerty. W tym roku wystąpiły trzy zespoły reprezentujące jasielską scenę rockową: Paradise Hills, Snakekill oraz Humanoid. Ich koncerty przyciągnęły uwagę zwłaszcza publiczności młodego pokolenia. Dobra, jeszcze raz, i wyśmiali głośniej! Ona jest ze snu, głośno wszyscy! Dla mnie zrzucają, kiedy robi się dzień. Ale z tej strony trochę mało śmiał, dawaj głośniej! Ona jest ze snu, dla mnie zrzucają, kiedy robi się. Proszę Państwa, o, tutaj mam serduszko naklejone. Naklejone dlatego, że dałem niewielki datek w sumie, bo niewielki, ale każdy może niewielki datek ten wspomóc Orkiestrę Świątecznej Pomocy, która gra dzisiejszego wieczoru, dzisiejszego dnia i będzie grała jeszcze jeden dzień dłużej. A dałem dlatego, że chcę pomóc dzieciom, które potrzebują pomocy w szpitalach,
potrzebują pomocy również starsze osoby, które zasłużyły sobie przez całą pracą swoją, całym życiem i tak dalej na godne życie, na starsze lata. Także wrzuciłem do tej puszki niewielki datek, ale myślę, że ten datek właśnie pomoże wszystkim tym, o którym właśnie wcześniej mówiłem. Którzy potrzebują. Ale właśnie chciałem powiedzieć jedno, że w tym dniu i nie tylko, w różnych dniach, a historia pamięta, że Polacy w trudnych sytuacjach, w trudnych po prostu dniach, w trudnych czasach potrafią się jednoczyć ze sobą. Jedną z gwiazd wieczoru był zespół Sztywny Pal Azji. Jesteśmy na tak płynące, nie groźne, a mowy wylewne. Nie słyszą nas prawdy mylące. Nasze pewne są pewne. Jesteśmy nieprzemagali, jesteśmy. W kieszeniach, a duszy nie tego trzeba.
wzorem lat ubiegłych podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nie mogło zabraknąć licytacji wielu atrakcyjnych przedmiotów. Tradycyjnie już prowadzący licytację Jan Urban zachęca uczestników imprezy do aktywnego udziału w akcji. Mamy 100 zł, 100 zł po raz pierwszy. Fabryka Mocy będzie dawała, tutaj rzeźba będzie piękna. Nadmiary zbijemy, widzę. Tak, popracujemy nad kaloryferami. 100 zł po raz drugi. I 100 zł po raz trzeci. Zapraszamy. Za rok zobaczycie Państwo, jak się wyrzeźbi w Fabryce Mocy, kolega. Duże brawa. Przypominam, że można zapłacić plastikiem. Mamy również tutaj, zapraszamy. Koledzy fotoreporterzy zrobią zdjęcie swojemu koledze. Piękna torba szpanerska taka, zobaczcie. Jest, wszystko się dzieje. Dobra, zaczynamy w takim wypadku. Zalicytujemy. Tak myślę, co by zalicytować. Jak jesteśmy przy gadżetach Wośpu, to zalicytujemy wielkiego podarunek od przyjaciół Wielkiej Orkiestry od firmy Renoma, prawo jazdy kategorii B. Bardzo proszę, 10 zł przyjęliśmy formułę, cena wywoławcza. Dwie dychy pan daje, tak? Pan daje dwie dychy, pani daje ile? 3 dychy, 30 zł, duże brawa. Tam widzę 40, bardzo dobrze, 40 zł po raz pierwszy. Jest, 70, 2 razy 70, tu pan da. O, jest 80, bardzo dobrze. Duże brawa, proszę Państwa, teraz będziemy koszulkę meczową Czarnych Jasło. Wiadomo, że Czarni to nasz jasielski zespół, jeden z najstarszych klubów w Polsce. Koszulka meczowa Czarnych Jasło. Fanów naszej jasielskiej drużyny zapraszam do licytacji. Zaczynamy od dziesiątki. Bardzo proszę. 30 zł tam już widzę. 30 zł po raz pierwszy. 4 dychy, tak? 40 zł po raz pierwszy. I 110 zł po raz trzeci. Zapraszamy pana do nas tutaj. Tak dobrze kojarzę, to apteka rodzinna, dbają o nasze zdrowie. Szeleszcząca płyta to podstawa. 110 zł za koszulkę czarną. Widzę, że i pan wiceburmistrz Antoni Pikul jest razem z nami. Także cieszę się, że samorządowcy dotarli. I zaczynamy dalej. Proszę Państwa, mam tutaj pióro. Parkerek? Tak, dobrze widzę. Pana Ryszarda Pabiana. Piękne pióro. Ja przeczytam, co tu pisze. Szczęście to jedyna rzecz, którą mnoży się, gdy się ją dzieli. Życzę wiele radości, która jest siłą i wartością życia oraz dobrego zdrowia. Pod 23 finał, podpis. Piękna rzecz, unikatowa. Bardzo proszę, zaczynamy. 200 zł po... 200? 220. 220. 250, tak jest. 250 po raz pierwszy. 250 po raz drugi. I 250 po raz trzeci. Zapraszam ponownie. Pieniążek wrzucony. I proszę Państwa, pióro przekazane. Serdeczne dzięki. Również Elwira Musiałowicz-Czech, zastępca burmistrza Jasła, wspomagała wolontariuszki orkiestry w kwestowaniu na jasielskim rynku. Myślę o nas, a dusza ma brudzi, czego nie można się od niej dowiedzieć. Dialog był pełny, trzeba dusz dwóch, a życia bacik nie daje nam. Podobno ptaki upadły jak ludzie, a jednak bliżej są nieba. Siedzę na tyłku z rękami w kieszeniach, a duszy nie tego trzeba. Dumam o nas, a głowa ma breci. A myśl o wieczorze nie mogę usiedzieć. Będzie pięknie i miło ogromnie. Niezbyt cnotliwie, niezbyt skromnie. Podobno ptaki upadły jak ludzie, a jednak bliżej są nieba. Siedzę na tyłku z rękami w kieszeniach, a duszy nie tego trzeba.
tradycyjnie jak co roku na finale WOŚP w Jaśle pojawił się wesoły Mikołaj z workiem słodyczy, który w obecności wielkiego serduszka orkiestry i wolontariuszki także zbierał datki od przybyłych na jesielski rynek. Datki zbierali również strażacy z ochotniczych straży pożarnych, którzy zorganizowali dla chętnych przejazdy wozem strażackim po ulicach Jasła, jak również pomagali w bezpiecznym przewożeniu wolontariuszy z miejsc kwesty. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to charytatywna fundacja, której podstawowym celem zgodnie ze statutem jest działalność w zakresie ochrony zdrowia polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, jak również działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Chcę dodać, że jak co roku naszym partnerem jest Urząd Miasta Jasła, Starostwo w Jaśle oraz Szpital Jasielski, a jak co roku naszym generalnym sponsorem jest Grupa Lotos. Dziękujemy wszystkim za hojność, za datki i za pomoc i za to, że są z nami co roku. Punktualnie o godzinie 20 wystrzelono światełko do nieba. Na scenie pojawili się organizatorzy 23. finału, Jasielskie Stowarzyszenie Konsensus, przedstawiciele samorządu miasta, których reprezentowali zastępcy burmistrza Jasła Antoni Pikul i Elwira Musiałowicz-Czech, starosta jasielski Franciszek Miśkowicz oraz Roman Kościow, który reprezentował grupę Lotos, sponsora generalnego 23. finału WOŚP w Jaśle. To przedstawiciele Stowarzyszenia Konsensus, Agnieszko, która od lat gra. Jest z nami Mikołaj i jesteśmy my, Jaślanie, wszyscy razem, którzy gramy do końca świata i jeden dzień dłużej. A teraz odwróćmy się wszyscy i niech poleci światełko do nieba. Pokaz fajerwerków to najbardziej symboliczny element Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz zakończenie zbiórki wolontariuszy. Tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zakończył koncert zespołu Kobra Nocka.
Ogółem w tegorocznej akcji zebrano blisko 62 tysiące złotych. Patronami finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy byli Urząd Miasta Wiaśle oraz Starostwo Powiatowe Wiaśle. Yeah.